Wymierzyliśmy Kingę i wydaje się, że taki idealny gorset ma około 30 cm. Pamiętamy o zapasie na szef 2 cm. Wycinamy z czarnej tkaniny 4 prostokąty. Dwa prostokąty muszą być trochę krótsze. Je naszyjemy na przodach żakietu. Natomiast na tył naszyjemy dwa długie prostokąty, które będą przechodziły na przód. One się spotkają tutaj. No i teraz czas na tą burleskę, bo w te prostokąty nabiję oczka i zrobimy tutaj sznurowanie. Nabiłem oczka do przeciągnięcia sznurka i marynarka jest już gotowa. Chyba wyszło fajnie, mam nadzieję, że spodoba się Kindze. Fijał na pewno będzie chciała mieć taką samą. Te przeróbki mogą wydać się banalne, ale jednak poproście o pomoc krawcową. Czas na dokończenie przeróbki koszuli na bluzkę. Do naprawienia i wykończenia koszuli Kingi potrzebujemy kilku elementów. Pierwszy to szeroki pas, który przykryje nam plisę z guzikami. Drugi to tunel, w który wciągniemy gumę. Dzięki temu bluzka będzie się trzymała na ramionach. Trzeci to odcięcie rękawów i doszycie szerokich mankietów. Na środek przodu, w miejsce, gdzie były guziki i dziurki, wszywam szeroki pasek maskujący. Teraz pora na wszycie tunelu na gumę, który utrzyma nam bluzkę na wysokości ramion. Żeby skończyć całość, zostały nam do wszycia dwa mankiety. Ostatnie, co zrobiłem, to wciągnąłem gumę w tunel bluzki i doszyłem dekoracyjne guziki. Koszula gotowa, wyszła super. Ciekaw jestem, jak Kinga będzie w niej wyglądać. Białe spodnie z lampasami Michał zostawił na koniec. Szycie takiego lampasa wymaga rozprucia wewnętrznego szwu nogawek, a później tylko prosty szef i gotowe.